Szanowni Państwo, witamy Państwa w Kępnie na południu Wielkopolski, na pięknym kępińskim rynku, który zresztą został zrewitalizowany dzięki środkom z Unii Europejskiej. Ale witamy Państwa dzisiaj na konferencji prasowej wspólnie z panem ministrem Krzysztofem Hetmanem, liderem listy Trzecia Droga w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Wielkopolsce oraz z panem Mikołajem Grzybem, który jest jednym z kandydatów właśnie na liście Trzecia Droga w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Szanowni Państwo, te wybory są bardzo ważne. Chcemy, żeby Wielkopolska miała swoich orędowników w Brukseli, w Parlamencie Europejskim. Zależy nam na tym bardzo, dlatego że jako region bardzo mocno się rozwijamy, ale jest to możliwe dzięki środkom z Unii Europejskiej właśnie. Jako samorząd województwa wielkopolskiego przez wiele lat wdrażamy te środki i widzimy, że w każdej części naszego regionu udaje się zrealizować wiele przedsięwzięć właśnie dzięki tym środkom. Wielkopolska, w tym Kępno, zupełnie inaczej by wyglądały, gdyby właśnie nie te środki. Dlatego jestem tutaj wspólnie z kandydatami do Parlamentu Europejskiego i zachęcam Państwa, byście mieszkańcy ziemi kępińskiej, żebyście oddali głos na ludzi, na których możemy liczyć. Na ludzi, którzy z całą pewnością będą zabiegać o nasze wielkopolskie sprawy. Pan minister Krzysztof Hetman jest osobą bardzo doświadczoną, zarówno w pracy w Parlamencie Europejskim, bo był posłem do Parlamentu Europejskiego przez dwie kadencje, był ministrem rozwoju i technologii, a jeszcze wcześniej, co zawsze podkreślam, był marszałkiem województwa, więc doskonale rozumie również sprawy samorządów i to jest niezwykle ważne. Mikołaj Grzyb, radny województwa wielkopolskiego, też z południowej Wielkopolski, bardzo doświadczony samorządowiec, teraz wiceprezes kolei wielkopolskich, a więc zabiega również o te sprawy związane z komunikacją. To jest bardzo ważne, zwłaszcza tutaj w Kępnie, żeby to połączenie ze stolicą regionu miało miejsce i ono ma miejsce, więc są to osoby, które są godne zaufania, które polecam z głębi serca i myślę, że będą pamiętać o ziemi kępińskiej. Jestem co do tego w pełni przekonany. Także zachęcam 9 czerwca, żeby właśnie na nich oddać swój głos. A teraz proszę o zabranie głosu właśnie pana ministra Krzysztofa Hetmana. Panie ministrze, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy być w Kępnie razem z panem radnym Mikołajem Grzybem i proszę Państwa, jeśli mówimy o wyborach do Parlamentu Europejskiego, to trzeba powiedzieć sobie na samym początku, o co toczy się gra i może zacznę od tego, o czym tak dużo mówił i słusznie pan marszałek Grabowski. Mianowicie, proszę Państwa, już 1 lipca, za niecałe półtora miesiąca, gdy rozpocznie się nowa kadencja Parlamentu Europejskiego, tam od pierwszego dnia rozpoczną się prace nad nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2028-2034. Z mojego doświadczenia w Parlamencie Europejskim, ja byłem w poprzedniej kadencji pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju Regionalnego, która właśnie programuje te pieniądze w ramach polityki spójności, dzięki której te tysiące, dziesiątki tysięcy projektów zrealizowanych w Polsce, w Wielkopolsce udało się właśnie przy użyciu środków europejskich, także ten rynek kępiński, o czym mówił pan marszałek. I ta praca nad nowym budżetem Unii Europejskiej, tak jak powiedziałem, zacznie się już od pierwszego dnia. Dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego o tym mówię, proszę Państwa? Ponieważ to będzie ostatnia szansa na bardzo duże europejskie pieniądze, zarówno dla Polski, jak i dla Wielkopolski, ponieważ od 2034 roku Polska, co powinno cieszyć, wejdzie już na taki poziom, że będziemy mieli środki finansowe do dyspozycji na edukację, na projekty społeczne. Więcej będzie, znacznie więcej będzie tych środków zwrotnych, a nie dotacji bezzwrotnych. Proszę Państwa, te pieniądze z tego budżetu, o którym mówię, będą skierowane dla polskich i wielkopolskich samorządów, polskich, wielkopolskich przedsiębiorców, rolników, jednostek ochrony zdrowia czy organizacji pozarządowych. Dlatego w Parlamencie Europejskim muszą się znaleźć ludzie, którzy mają doświadczenie i kompetencje, bo w Brukseli niczego nie zostawia się na ostatnią chwilę. Ktoś mógłby powiedzieć, ach, 2028 rok, ile to jeszcze czasu? Nie, proszę Państwa, to w trakcie najbliższych 2 lat rozstrzygną się te najważniejsze sprawy finansowe dla Polski. Muszą być tam ludzie, którzy od pierwszego dnia będą wiedzieli, w które drzwi zapukać, z kim rozmawiać, znają doskonale cały proces podejmowania decyzji w instytucjach unijnych, znają brukselskie
korytarze, wiedzą w jaki sposób walczyć argumentami i słowami o właśnie polskie i wielkopolskie sprawy. W ramach tego budżetu, proszę Państwa, będzie także szykowany program pomocowy na rzecz systemowego wsparcia przemysłu obronnego. To będzie jeden z najważniejszych priorytetów Unii Europejskiej w nadchodzącej kadencji. To będzie budowanie bezpieczeństwa Europy w obliczu tych zagrożeń, które mamy po naszej wschodniej polskiej, europejskiej, Unii Europejskiej granicy. To jest polska racja stanu, aby właśnie ten priorytet Unii Europejskiej uczynić najważniejszym i aby polskie firmy, nie tylko takie wielkie, zbrojeniowe, które znamy, Bumar, ale także Cegielski w Poznaniu, zakłady w Kaliszu, mogły mieć dostęp do tych pieniędzy, ale także mali i średni przedsiębiorcy, którzy będą mogli produkować na rynek wojskowy i na rynek cywilny tak zwane produkty dual use, czyli podwójnego przeznaczenia. Ten program pomocowy to ma być około 100 miliardów euro. Dodatkowo będą to pieniądze z budżetów krajowych, bo założenie jest takie, że do 2030 roku państwa członkowskie będą musiały w firmach europejskich zostawić 40% środków, które przeznaczają na uzbrojenie, a do 2035 roku aż 60%. Mówimy o pieniądzach, które mogą być kołem zamachowym dla polskiej i wielkopolskiej gospodarki. Wiem, że także tutaj w Wielkopolsce są przedsiębiorcy, którzy mają innowacyjne produkty właśnie tego podwójnego przeznaczenia na rynek wojskowy i na rynek cywilny, tylko oni do tej pory mieli dwa problemy. Pierwszy, proszę Państwa, problem to był z dostępem do kapitału i ten problem zostanie rozwiązany. Drugi, z długoterminowym dostępem do rynku, który też zostanie rozwiązany, ale to wszystko trzeba przypilnować tam w Brukseli, jeśli chodzi o kryteria dostępu, kto będzie mógł pozyskać te pieniądze, ile tych pieniędzy poszczególne państwa członkowskie będą mogły pozyskać. I na koniec chciałbym Państwu powiedzieć, biorąc pod uwagę właśnie to, że dzisiaj tą polską racją stanu jest to ta kwestia bezpieczeństwa, czyli z jednej strony mamy bezpieczeństwo militarne w postaci naszej obecności w Sojuszu Północnoatlantyckim. Będziemy budować, wyciągając wnioski z wojny w Ukrainie, budować ten przemysł systemu obronnego, który miałby zaopatrywać polskie, europejskie, narodowe armie w odpowiedni sprzęt, zarówno w czasach pokoju i być przygotowanym na zwiększenie tej produkcji, co okazało się właśnie teraz podczas wojny z Ukrainą naszą piętą achillesową, żeby zwiększyć ten poziom produkcji, to bezpieczeństwo, ten drugi filar jest niezwykle istotny. Bo gra o to toczy się i w tej kampanii spotykają się dwie wizje Polski w Unii Europejskiej. Pierwsza to kraj zamknięty, pozbawiony przyjaciół, kroczący opłotkami Europy. To jest wizja PiS-u i Konfederacji. Ta druga wprost mówi, że najchętniej wyprowadziłaby Polskę z Unii Europejskiej. Nie tylko z tej strefy rozwoju, ale tej strefy bezpieczeństwa. Druga wizja to wizja trzeciej drogi, która rysuje Polskę silną, jako ważny, dumny kraj, z którym realnie liczą się wszyscy, kraj, który nie poddaje się dyktatowi największych państw, a potrafi skutecznie realizować i budować koalicję na rzecz ważnych projektów dla siebie i dla Europy, tak jak właśnie to wsparcie dla przemysłu obronnego. Proszę Państwa, Unia Europejska, warto to powiedzieć w 20-lecie naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Unia Europejska powstała po to, aby nigdy nie doszło więcej do takich tragedii jak pierwsza i druga wojna światowa i ci, którzy złożyli fundament pod tą Unię Europejską, udało im się to, bo proszę zwrócić uwagę, że te ponad 70 lat to jest najdłuższy okres bez wojny w Europie. Oczywiście one się zdarzyły w Jugosławii, jest teraz w Ukrainie, ale nie tam, gdzie jest Unia Europejska. Więc nie mam najmniejszych wątpliwości, że to jest największą wartością naszego członkostwa w Unii Europejskiej, a dodatkowo jeszcze możemy sobie skorzystać z tych środków europejskich, które już skutecznie wielkopolscy przedsiębiorcy, samorządowcy wykorzystują i jestem przekonany, że trzeba im dać szansę, aby mogli to robić dalej w przeciągu najbliższych kolejnych 10 lat.